Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Mapa Skrapuje. Dzisiaj chciałam pokazać Wam pracę, jaką wykonałam na warsztatach u Wioli. Ten żurnal, bo jest to żurnal, możecie zobaczyć, no, przygotowany przez Wiolę na jej kanale www.zatokawspomnień. Tam jest pokazana też ta praca. Ta jest przygotowana w ramach warsztatów. Ma wymiary, jest to żurnal, który ma wymiary 22 cm na ile? Na jakieś 16. Jest obłożone w płótno introligatorskie. Kładkę robiliśmy, o, jest tył. Wygląda tak. Nie mieści mi się w kadrze, ale nie mogę wyżej unieść mojej kamery. Tu ma dynda dełka, bardzo miłe w dotyku, bawełniane i koronki i fragmenty materiału. Okładka zbudowana z takich elementów jak takie płótno, jak gipióra, koronka, karty. Karty są, o, to Wam pokażę, Aga Baraniak, o, AB Studio. AB Studio. To jest akurat karta I Love You. Nie wiem, jak się nazywa cała kolekcja. Ale jeszcze raz Wam pokażę może bez machania tym. Dobra. Co mamy? Więc karty z tej kolekcji. Kolekcja ma takie karty do gry. Jest bardzo kwiatowa. W kolorach zielonych, lekko różowych, zobaczycie. Kawałki papieru, gazety, książki, historycznego papieru, metalowe elementy jak kwiaty, ten napis tu żurnal, to jest z kolekcji, a i ramka. Ja dodałam pół perełki jeszcze w domu, metalowe elementy i gałązki związane drucikiem i wstążeczka. No, wstążeczka. No, wstążeczka. I tu jeszcze kwiatuszek. Tu mamy ważkę, która jest zakładką. Zamykana jest na wstążeczkę taką, w sumie, która wygląda jak kawałek materiału odtargany, tak jak się z prześcieradła targa. Na końcu zawiązałam koraliki i zapraszam Was do środka. Mamy tutaj tak, okładkę. Okładka też jest obłożona tym materiałem, takim płótnem. Czy bawełenką, no nie wiem. I karty, gdzie można coś zapisać albo nakleić. To muszę przytrzymać. To jest element ozdobny. Takie tagi, take life in your hands. Napisy z fajnym przekazem. Brzeg kieszonki narożnej ozdobiony jest tutaj koroneczką. I na prawej stronie mamy też kieszonkę, one są symetryczne, te kieszonki narożne. Ale tu już mamy taką kartę, na której można nakleić zdjęcie. O, widzicie, to są te kwiaty. Można je również powycinać, jakbyście kartki chcieli robić. Tak, z napisem Trust. Trust. I aj, pełno jest tej kolekcji takich bilecików Cinematicet. I to mamy tutaj. Można tutaj coś zapisać. I hop, wkładamy do kieszonki. No i napisy. Tu jest też taki kipiorowy kwiatuszek ozdobiony. I zapraszam dalej. Kolejna strona. Smile, karta królowej. Smile. I tutaj jest kwiatuszek też z tej tasiemki zrobiony. Z kawałek. A, w ogóle materiał jest dobrany. Kurczę, prawie jak ta kolekcja. Nie wiem, czy to ktoś to tak zrobił, czy nie. Otwieramy i tu jest koperta. W kopercie znajduje się kolejna karta z, ciekawe, ze wspomnieniami, z napisem Memories. I też bilecik. Oczywiście można tu włożyć różne inne potem pamiątki, zdjęcia, no, zapiski. Zamykamy, a tutaj jest, no, jeszcze karta AS i też karta na zdjęcie mata. No już w sumie jak to sobie to nazwie, tak to będzie się nazywało. I na stronie obok poplamiony papier, postarzony
Tutaj jest też miejsce. Ja tu dam papier z kolekcji, można tu skleić zdjęcie, no cokolwiek, zagospodarować w jakikolwiek sposób tą stronę. Dam jeszcze motyw aparatu, żeby było wiadomo, że można tu dać zdjęcie. Kolejna strona jest zrobiona z takiej koperty. O, widzicie kopertę. Tu jest w środku taguś. Tak, też z tą rzeczką. I dałam dużo tych fragmentów z kolekcji, żeby tu można jakoś je wykorzystać. I koperta, do której można coś włożyć. Tu jest trzymadełko z takiego materiału. Hop, 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 mamy. Kolejna strona to jest ozdobna kompozycja. Te same elementy są wykorzystywane tutaj. I miejsce też na, nie wiem, na zdjęcie, na coś. Postarzony papier, który jest akurat kserem nutu. I też mamy kartki, kartki. Gdzie nigdzie ozdobiłam takim małym bilecikiem o typet. I tutaj jest też miejsce na zdjęcie wykończone koroneczką, widać. Druga strona. I tu mamy znowu kieszonkę, która jest tag. Tak, o, to jest ozdoba. Tu można coś włożyć. I miejsce jest znowu koperta, w której zrobiłam małą taką książeczkę. Bilecik i karta z kolekcji, karta do gry. I hop, chowamy. Ozdobna, tu jest kompozycja. Na następnej stronie mamy drugą stronę tej koperty. Też tu jest karta i, no i fragment z kolekcji. Widzicie przy okazji tą kolekcję, ona jest zielenie, róże, takie beże. I kieszonka, gdzie można coś wcisnąć, włożyć, wcisnąć, tak nieładnie włożyć, schować. Jedziemy dalej. Kompozycja z, właśnie z pięknego materiału, też bawełnianego, który się pięknie komponuje z kolekcją. Karta. Czy jest kieszonka, tu jest miejsce, o, miejsce na zdjęcie, można coś wkleić. I druga strona. I druga strona jest również kieszonką, gdzie mamy kartę i bilecik. I wkładamy. I mamy gotowe miejsce. Poplamiony papier. Mam tu trochę mało miejsca, więc więcej nie przesunę. Bardziej nie przesunę tego żurnala. Nuty. Znowu fragment. Trochę taki sztywniejszy papier z tej kolekcji. Dosyć gruby jest, nie wiem jaką ma gramaturę. A tu mamy taką kieszonkę, gdzie zrobiłam zamykanie na sznureczek. To jest metalowe serducho. Made with love. O, tak, widzicie? I się to nam tu otwiera, hop, i mamy dostęp znowu do koperty, gdzie mamy kartę i bilecik. I zamykam. Mam nadzieję, że to będą bilety na jakieś wspaniałe wydarzenia z życia. I kompozycja. Tu się pobawiłam też takiego kwiatuszka z koralików, sznureczka i materiału bawełnianego, który mieliśmy w zestawie. I znowu miejsce na zdjęcie. Tu jest trzymadełko, z drugiej strony zdobione koronką. A tutaj mamy kieszonkę. Oj, światło się nam zmienia. Wybaczcie, ale no już się pora dnia zmierzcha się wcześniej. I otwieramy. Otwieramy. I tutaj, widzicie, jest kieszonka za materiałem. Tu widać. Hop, wyciągamy. Są karty z kolekcji. Dreams are the money. Dreams are the mother of hope and power to fight. Tak. Dobra. Ciekawe przejęzyczenia. I zapraszam dalej. Poplamione karty już do zanotowania. I tutaj mamy taką kieszonkę. Jesteśmy już na ostatniej stronie. Trójkątną, gdzie mamy matę na zdjęcie. Z trzymadełkiem i z aparatem fotograficznym. Co oznacza, że można wkleić zdjęcie.
I na ostatniej stronie, w kieszonce takiej narożnej, oprócz tego, że jest oczywiście taka karta, mamy książeczkę, na okładce mamy kompozycję, też gipióra, te same materiały, napis z kolekcji Play With Me i w środku materiałowa kieszonka, piękna paproć, kwiatek z gipióry i tu mamy po prostu małą książeczkę, gdzie nigdzie ozdobiłam bilecikiem, uznając, że może coś zmieścić, więc jeszcze nie doklejam do końca. Tak, trust i jedziemy dalej, tak, który może być zakładką i na końcu też kieszonka, hop, mamy bilecik na coś wspaniałego, amazing. I tylna strona. I to jest wszystko. Pokaźny, obfity żurnal. Mam nadzieję, że pomieści dużo wspaniałych nowych przeżyć. Przepraszam, uderzyłam mój, potrąciłam mój aparat. Tył okładki, przecudne. Ja bardzo lubię tu, jak coś dynda. Super, bardzo mi się to podoba. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kanał www.zatoka wspomnień, bo tam zobaczycie oryginał. No ale to tyle, to już nie mówię. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, na razie.